dobry. Dzień dobry. Proszę o pomoc. Co się stało? Jadę po syna na trening i auto mi nie odpala. Ale co, stanęło pani w drodze? Mam paliwo, to wszystko jest, po prostu zatrzymało się na drodze. Dzwoniłam do męża, ale niestety nie odbiera. Jest, nie mogę sobie poradzić. Bardzo proszę państwa o pomoc. Ale to co, się nie zatrzymał? Tak długo pani stoi? Jesteście państwo pierwsi, który ktoś w ogóle zwrócił uwagę, a ja tutaj stoję, jestem w panice, nikt nie chce się zatrzymać, nikt nie chce mi pomóc. Jadę do Poznania, no muszę odebrać syna na treningu. Ale zobaczyć, odpalić, coś sprawdzić i za, wchasz i pani wsiądzie. Pomogę. I taki jakby nie będzie jechał żaden samochód, to zrobimy taki łuk i wepchniemy go szybko na krawężnik, żeby było dosyć wysoki, bo go nie wepchniemy w dwójkę. No to co, to ty może za kierownicę, żeby wiedzieć, jak kręcić. Nie, no tak, to na pewno by było fajnie, nie? Żeby cyknąć go. Bo mi zimno. No to mi też będzie zimno, teraz jedno. Ale ja muszę... Czekaj, tylko pchaj, a nie, że jak ja będę zrobił jak zwykle. Tylko pani musi zrobić łuk. No. No, jak to zrobić? No. O! Łe! No! Amulet! Jak to stało? Dobra, musi skręcać. Skręcać! Mamo! Pytałem, jest taki ból uderzy. Uwaga! Nie tak! Jezus, co ona robi? Nerwy robią swoje, to... Właśnie. Aż w takim stopniu, że było powiedziane. Nakręcamy na krawężnik, żeśmy... No, żeśmy troszeczkę kilometrów zrobili. No, że na autostradę nie wjechaliśmy. Trening miałam, można powiedzieć, zaliczony, no ale... No ona, nie wiem, gdzie ona jedzie w ogóle, nie w tą stronę. No jeszcze kawałek i autostrada by była. To byśmy musieli dojechać do bramek. Do zjazdu jakiegoś. No. Ale no to są właśnie nerwy. Pani tak, tym bardziej to chodziło tam o dziecko, tak? Że dziecko gdzieś tam czekało. Dobra, to ten trójkąt złożymy, pani weźmie najwyżej sobie tak. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Nie ma za co, trzeba pomagać sobie, a nie... Tak, oczywiście. A nie można tak lekceważyć. Mówię, różne rzeczy mogą się wydarzyć, z różnego powodu ktoś może wołać pomocy, bo to... Oczywiście. To niekoniecznie zawsze może tak, może ktoś być w aucie, komuś się słabo mogło zrobić, cokolwiek. No to są takie różne przypadki. Sama miałam wypadek, więc... Wiem, jak to jest. Z drugiej strony, bo z tej strony jakieś tam mamy rzeczy podkładane. Dobrze, jasne. A, może tylko wezmę tam. Chyba, że pani przerzuci to dalej. Tak, spokojnie. Dobra, na razie wkładam tak, żeby było szybciej. Tak, tylko dam. Tak. O, dobrze było. A my tu pchamy, a tu był taki niski krawężnik. A pani, my przyjechaliśmy go, bo tam nie wyrobiliśmy. I dlatego się zrobił tam wysoki, ale... Nic nie jedzie? Jedziemy. No ale to, państwo, no to nigdy nie idzie przewidzieć. Zawsze coś może, to jest tylko sprzęt, maszyna, zawsze coś może się wydarzyć. Maszyna to no jest. Jezu, no. Znaczy, wiadomo, samochód jest rzeczą nabytą. To nie ma znaczenia, ale człowiek jest człowiekiem, a jeszcze jeżeli w grę wchodzi dziecko, to nie myślimy o sobie. To człowiek wyłącza się i myśli absolutnie tylko o dziecku, więc ja dlatego rozumiałam po prostu jej zdenerwowanie jako matka, jako kobieta. Dlaczego ona była taka spięta, więc no, jak moglibyśmy jej nie pomóc? Także no, zawieźliśmy ją do dziecka i z dzieckiem do domu, no, czym trzeba pomóc.